Siemanko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. To ja, Kamera, a dzisiaj pokażę wam, jak zmienić wersję w Minecraft Windows 10, w Minecraft Bedrock, czy jak to woli. Ale na samym wstępie pamiętajcie o strzeleniu łapeczki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji. Będzie mnie to bardzo, bardzo motywowało do kolejnych filmów, bo teraz, jak widzicie, statystyki bardzo w dół poszły. Także będzie mi bardzo milutko, jak po prostu obejrzycie ten film do samego końca. Tutaj macie ostatnich donatorów oraz subskrybentów. Jest mi mega milutko, że po prostu wspieracie mój kanał, wspieracie moją działalność na YouTubie. A jeżeli w komentarzu napiszecie wersja, to ja wam przypnę serduszko. My już bez zbędnego przedłużania będziemy zaczynać. No i dobra, jak widzicie, mamy obecnie wersję 1.19.30. I dzisiaj, żeby pokazać wam, jak to działa, zmienimy sobie wersję na 1.18.12. Jesteśmy już na głównej stronie mojego kanału i aby cokolwiek zrobić, na początku musicie wejść w link, który macie podany w opisie. Prowadzi on na GitHuba i stąd właśnie pobieramy sobie takiego launchera. Klikamy tutaj mclauncher.zip, dlatego musimy go kliknąć. A następnie on się nam pobiera, także klikamy sobie. No i dobra, otworzyło to mi się w WinRarze. Jak nie wiecie, co to jest WinRar, to macie oczywiście podany w opisie. Jest to taki fajny bardzo program, żeby sobie po prostu otwierać różne pliki. I zanim jeszcze cokolwiek zrobimy, to przechodzimy sobie na nasz pulpit i tworzymy sobie jakiś po prostu folder. Dlatego klikamy nowy folder, no i niech to będzie launcher. Powiedzmy, niech to będzie launcher, tak nazwiemy. Także no, mamy po prostu tutaj nasz. No i teraz musimy wypakować sobie. No to klikamy tutaj wypakuj do, a następnie z naszego, z naszych całych plików. Wy tutaj macie zakryte, ale ja sobie po prostu muszę wybrać ten mój launcher, ten mój. Macie tutaj nawet napisane user, scuba, desktop. No i launcher. Także to co? Po prostu klikamy OK. WinRara już możemy zamknąć. Kiedy otworzymy nasz launcher, nasz folder, już mamy wszystko pięknie, ładnie zrobione. Dlatego teraz klikamy sobie ten plik, aplikacja, dwa razy. No i dobra, będzie trzeba dać zgodę administratora, także no tam trzeba po prostu dać ją. No i teraz mamy tutaj różne wersje do wybrania. Naprawdę tych wersji jest mega dużo. Nawet do 0.13.0.0 mamy. Także naprawdę można sobie te wersje pozmieniać. Ale my dzisiaj sobie zmienimy na 1.18.12. Także klikamy sobie download. Jak widzicie, tutaj już nam się powoli coś robi. Stworzył nam się plik tutaj. No i teraz, kiedy przejdziemy sobie na te okienko, tutaj będzie nam się po prostu to bardzo długo pobierało. Dlatego wy teraz dostaniecie sobie timelapsa. No i widzimy się, jak to się pobierze. Naprawdę bardzo długim czasie, bo timelapse trwało około 10 minut. Po bardzo długim czasie to już się pobrało, dlatego teraz jeszcze musi się coś tam dokończyć, pobierać. No i mamy już napisane install. Użyliśmy, no i klikamy ten plik, czyli Minecraft 1.18.12.1, także plik appx, klikamy. Teraz otwiera nam się okienko z Microsoft Store, gdzie po prostu musimy właśnie przeinstalować sobie wersję, dlatego teraz klikamy sobie zainstaluj ponownie w tym miejscu. Tak, no tutaj zobaczcie, no jest najnowsza wersja, ale chcę ponownie tą najstarszą, dlatego klikamy sobie zainstaluj ponownie. Kolejna rzecz, czyli znowu nam się instaluje, tylko to już w tym całym Microsoft Store, to jest bardziej taka, wiecie, aktualizacja, nie? Dlatego znowu się widzimy, jak to się zrobi.
Dobra, wszystko się zrobiło. Mamy też tutaj napis, że Minecraft jest już gotowy. Dlatego możemy po prostu już go uruchomić. Wpisujemy Minecraft. Wchodzimy sobie w Minecrafta. No i uwaga, czy to się stanie, czy to się nie stanie. Zaraz zobaczymy. Już się kończy. No i mamy wersję 1.18.12. Dlatego wszystko pięknie działa. Mogę jeszcze wam wejść na świat i wszystko pokazać. No i dobra, jesteśmy na naszym świecie. Mamy wersję 1.18.12. Mogę teraz wam pokazać. Macie tutaj szybko, przelecę wam bloki, że tych nowych bloków z 1.19 nie ma. Dlatego po prostu, tyle jest. Tyle jest bloków w Minecrafcie, dlatego wszystko pięknie, ładnie działa i wszystko jest super. No i dobra, tym super akcentem będziemy dzisiaj kończyć ten odcinek. Bardzo jest mi milutko, że byliście. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się w kolejnych filmach z może jakiegoś poradnika. Jeszcze zobaczymy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa.